Wszyscy w miasteczku znają się i wszyscy znają dwie rodziny Wolfów. Dawno, dawno temu w rodzinie Wolfów, tych z parafii białej, urodził się syn. Chłopak bardzo szybko odkrył, że nikogo nie jest w stanie tak bardzo pokochać jak Boga. Został wspaniałym duchownym. I wtedy proboszcz z parafii czerwonej powiedział do swoich Wolfów: gdybyście i wy dali naszej parafii takiego duchownego, błogosławiłbym wam i był szczęśliwy. I tak się stało. Dwie rodziny Wolfów na zmianę, co drugie pokolenie, oddawały kościołowi jednego ze swych synów. Przetaczały się wojenne i polityczne burze, a w miasteczku zawsze był spokój. Mieszkańcy uwierzyli, że to sam Bóg się o nich troszczy. Ale przyszedł dzień, gdy nie urodził się żaden syn. Na świat przyszło 13 ślicznych dziewcząt, ale nikt się do nich nie uśmiechał, nie pozdrawiał. Całe miasteczko niecierpliwie czekało na syna. Czekało. W jednym rzędzie wilczym będzie. Wilki przeganiają strach. Ach, tej siła zawsze jest i była. Wiele ziaren tworzy piach. Ciało przy ciele, wilków tak wiele, Stwórca i wiara tłumaczy. Watachy tej siła zawsze jest i była. Jeden wilk nic nie znaczy.